dobry, drugi jeszcze lepszy. W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru w całej Polsce wystawiane są spektakle. W Jeleniej Górze już od 22 do 24 marca oglądać będzie można Gąskę. Cóż lepszego można dać w takie święto, święto teatru, święto ludzi teatru, bo to nie tylko aktorów chodzi, tu chodzi o wszystkich, którzy kochają teatr, którzy są z nami. No cóż tu dać, jaki repertuar? No to chyba najlepszym repertuarem, najlepszą propozycją będzie Gąska mówiąca i traktująca o życiu aktorów prowincjonalnych w Dechowsku. A o czym marzy aktor z małej prowincji? No na pewno o wielkiej sławie i o wielkiej karierze. Ale tutaj Kolada sięga głębiej, bo sięga do wnętrza ludzkiego i pokazuje te pragnienia nie tylko artystyczne, ale pragnienia czysto ludzkie. Święto to ma na celu podkreślenie tego, że teatr to miejsce dla wszystkich. A w kolejną sobotę, 30 marca, przypominamy, odbędzie się premiera spektaklu Łotrzyce.